Hejka, witam was ze Szwecji już. Ogólnie jestem teraz tutaj na tym placu, takim głównym, takiej starówce. I jest pięknie tutaj naprawdę, przysięgam, uwielbiam ten taki skandynawski styl, jakby te domy. Więc teraz jest w tym momencie taki outfit. I właśnie robię fotki, przed chwilą byłam w kawiarni, to pewnie widzieliście przed chwilą. I właśnie teraz będę robiła zdjęcia tutaj, zaraz wam pokażę. A więc tak, siadam teraz na chwilę na ławce, zmieniam sobie outfit, to pokazywałam przed chwilą. Ogólnie wydaje mi się, że z tego vloga zrobię też po prostu taki filmik z inspiracjami na outfity na wakacje, bo właśnie większość są takie typowo wakacyjne i właśnie mega mi się podobają, więc trochę będzie też taki lookbook ten vlog. Ogólnie właśnie teraz siedzę tutaj na tym głównym placu, myślę, że zaraz pójdziemy na jakieś lody albo coś takiego. I dalej porobię jakieś fotki. Ogólnie nie mam jakiegoś konkretnego planu. Nie wiem, czy jest szczerze coś więcej jeszcze do zwiedzenia poza tym głównym placem, co wam pokazywałam. Ale ogólnie tak całe pierwsze wrażenie w ogóle, no to mega mi się podoba. W sensie jakby kiedyś bardzo chciałam polecieć do Sztokholmu, bo jakby stwierdziłam, że tam będę miała właśnie taki najbardziej taki vibe skandynawski, wiecie o co chodzi. No, ale jednak jakby tutaj jest tak samo, a jest dużo mniej ludzi, jest naprawdę spokojnie. No, ogólnie jakby właśnie mega mi się podobają te kolorowe domki, serio. Właśnie jakby te elewacje, nie za bardzo jak to się nazywa, są takie kolorowe i serio pięknie to wygląda. Ogólnie jest mega gorąco, co spodziewałam się, jest jakieś 20 stopni, a na słońcu jest chyba jeszcze dużo, dużo gorąco. Wietr, wiatr, bo jest tutaj zaraz jakby tam. Zaraz jest morze, więc tego tak wieje, no ale super fajnie. Jeżeli chodzi o mój makijaż dzisiejszy, byłam robiony, bo trzeba było umyć pokoje do godziny przed. I 8.30 ogólnie zawieźliśmy do portu, więc trzeba było opuścić pokoje o 6.30. Ja wstałam 6.18 jakoś, no bo mój budzik nie zadzwonił i już tak wyszło, więc ogólnie troszeczkę przypał. Średnio. Średnio mi wyszło, no ale nie zdążyłam się pomalować, zdążyłam się tylko ubrać i potem jakby na statku poszłam po prostu do jakiejś restauracji i wzięłam po prostu od paletki lusterko i malowałam się. Nigdy w taki sposób nie robiłam kresek, wiem, że wyglądam strasznie, wiem, że mam makijaż dziwny strasznie, ja był naprawdę robiony tak kompletnie, wiecie, kurde, jak jakiś scout, bo kompletnie nie miałam niczego przy sobie, a w łazience było pełno osób, takiej ogólnej, więc no kurde, nie udało mi się za bardzo, w ogóle te rzęsy wyszły okropnie, bo nie zdążyłam ich dokładnie pomalować, a to wyszło ładniej. W ogóle nie wiem, czy mam rozsmarowany rozświetlacz na twarzy, nie wiem. Miałam sobie też pomalować usta, ale nie zdążyłam, już stwierdziłam, że nie będę malować ust, bo już po prostu mam to w dupie. No, ale i tak ogólnie mega się cieszę i jest naprawdę super fajnie, ciepło. Bałam się, że będzie słaba pogoda, a jest fajnie.
lasy to już wyglądają tragicznie chyba. Cały czas wieje wiatr, taki lekki i no, nie da się zrobić zdjęć praktycznie taki, żeby nie wiewał włosy, więc trzeba w tych jest takich momentów, kiedy nawet się ładnie położą, więc to jest ciężkie, no ale no, zrobiłam już większość zdjęć, jakie chciałam. Teraz jest 16.42, o 18.45, czyli za 2 godzinki muszę stąd, to jest jakieś 300 metrów stąd, koło takiego parku, muszę wziąć autobus właśnie tam, na tego miejsca, skąd wypływa prom, bo to jest trochę oddalone, się jedzie jakoś tak z pół godzinki i właśnie 21 ma wypłynięcie, a jakoś tak o 19.30 bym musiała już tam być, bo wiecie, wiadomo, odprawa i w ogóle tego typu rzeczy trzeba wcześniej trochę. I ogólnie nie powiem, że nie, ale jestem troszeczkę zmęczona już tym dniem. Zrobiłam chyba prawie 20 km na nogach. W sensie ogólnie nie lubię chodzić, nie narzekam, ale po prostu jestem trochę zmęczona tym, że mało spam, ogólnie z tym mało śpię. I wiecie, i tak lecę tylko na jakichś kawach. Byliśmy też przed chwilą na takich burgerach. Bastard Burgers czy coś takiego. Nie wiem, będziecie widzieć. Było naprawdę dobre, takie wiecie, takie robione własnoręczne, jakby nie takie, że na sam początku byliśmy jakieś takie, ale ja nie tam. Więc no i teraz tam siedzę na tym placu, jest fajnie. To jest takie mega, mega słoneczko, jest ciepło naprawdę i mega przyjemnie. Serio nie sądziłam, że tutaj będzie tak spoko pogoda. Także tak. Teraz lecimy, schodzimy sobie na dół do tego parku i nie wiem, myślimy na jeszcze chwilę. Siedzę, czekam z autobusem, jest 18.10, więc tak za pół godziny będę szła jakoś na autobus i no. Także mega, mega mi się podobało tutaj właśnie. Jeszcze więcej mam zrobić, jak będę w Polsce.